kartonito. Czy marzyliście kiedyś, żeby przenieść się w czasie i zobaczyć, jak bawili się wasi dziadkowie albo pradziadkowie? Co robili? W jakie zabawy się bawili? Już wiem, to może dzisiaj wspólnie się przeniesiemy do przeszłości. Już sobie to wszystko wyobrażam. Dawno, dawno temu, za 7 górami, za 7 lasami, w pięknym zamku mieszkała królewna Kalinka. Niestety była jedynym dzieckiem w zamku, dlatego troszeczkę się nudziła i wymyślała sobie co rusz to nowe zabawy. Uwielbiała jeździć konno na swoim drewnianym koniku, a kiedy się troszeczkę zmęczyła, siadała na dziedzińcu, wyciągała drewnianego bączka i kręciła nim z radością. Czasami bawiła się w chowanego i chowała się przed damami dworu, aż to trudno ją było znaleźć. Lubiła też tańczyć na królewskim dworze, a kiedy zbliżał się zmrok, wchodziła na samą górę wieży zamkowej i strzelała z łuku. To był bardzo dobry strzał. Od czasu do czasu w zabawie towarzyszył jej giermek i wspólnie bawili się w ciuciubabkę. Ciuciubabka musi mieć zawiązane oczy. Pozostali kręcą ją i mówią słowa: ciuciubabko, kręć się, kręć! Po czym uciekają, a ciuciubabka ich łapie. Ale daje pochodka! Lepiej włóżmy okulary! O rany! Chyba trochę przesadziłam z tym cofaniem się w czasie. Ale tak w ogóle, to fajne życie miały księżniczki, prawda? A wiecie, że moja babcia uwielbiała grać w klasy? Najpierw wrzucamy kamyczek. Musimy trafić na pierwsze pole. Wtedy zaczynamy grę. Trzeba skoczyć kolejno na każde pole, na jednej nodze. A gdy są dwa, trzeba skoczyć obiema nogami. A teraz skok z obrotem. To jest super zabawa. A mój dziadek zawsze wygrywał wyścigi kapslami. Uwielbiam skakać na skakance. 1, 2, 3, 4, 5. A wy w co lubicie się bawić? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! O, kartonito.